klubu nie założyli, chociaż próby były podjęte. Nazwa od dwóch rzek Wełny i Warty. Wełny Wart nie przyjęła się. Nie przyjęła się też sama nazwa Wełna, która później trafiła do Rogoźna. A w 1922 roku powołano do życia klub sportowy Sparta. W tym roku mija 100 lat. Miałem krótko powiedzieć na temat historii klubu. Książka, którą wydał Urząd Miejski, ma prawie 400 stron, więc myślę, że w 45 minut się postaram zmieścić. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy stulecie klubu, stulecie piłki, ale Sparta to nie tylko piłka nożna, to także przedwojenne sekcje, jak to wówczas nazywano, ping-pongowa, sekcja tenisa ziemnego, sekcja bokserska, z dużymi sukcesami. W roku 1930 pojedynek bokserski w Obornikach pomiędzy Teofilem Urbaniakiem a ówczesnym wicemistrzem Europy z Budapesztu Wiktorem Walterem. Teofil Urbaniak, duży chłop z Obornik, nie dał szans wicemistrzowi, uczestnikowi też Igrzysk Olimpijskich, znokautował go w drugiej rundzie, zapisując się na stałe na kartach historii. Z Obornikami, ze Spartą dużo wspólnego ma też Warta Poznań, ma Lech Poznań. Jednym z trenerów Sparty w okresie powojennym był Tadeusz Polka, który zdobył drugą bramkę dla Lecha w Ekstraklasie, a pierwszą w meczu u siebie. Stanisław Manicki, wychowanek Sparty, wystarczyło mu zaledwie jedno spotkanie rozegrane w Obornikach w wieku 15 lat, aby trafić do Warty Poznań, do Motoru Lublin, do Lecha Poznań oczywiście. Stanisław też zapisał się w historii Lecha, zdobył dla kolejorza 400. bramkę w Ekstraklasie. Kolejny wychowanek Sparty, Zenon Begier, zaczynał grać w piłkę nożną, a kończył jako lekkoatleta na olimpiadzie, zdobywając medale. Ze Spartą związany jest także dziadek naszego burmistrza Tomasza Szramy, który tuż po zakończeniu II wojny światowej pomagał reaktywować działalność klubu. Ponad 400 osób albo i więcej przewinęło się spośród działaczy, piłkarzy, którzy przez te 100 lat tworzyli historię tego klubu i historię tego miasta, bowiem jedno z drugim jest połączone. W okresie powojennym, gdyby nie powołanie i działalność sekcji piłki ręcznej, dzisiaj nie świętowalibyśmy stulecia Sparty Oborniki, bowiem w latach 70. sekcja piłki nożnej na kilka lat zawiesiła swoją działalność, a to, że działała sekcja piłki ręcznej, spowodowało, że ciągłość działalności klubu sportowego Sparta zostało zachowane. Cała historia klubu opisana jest w monografii. Rok temu Urząd Miejski wydał także osobną historię obornickiego szczypiorniaka. Publikacje te cały czas można nabywać w obornickim urzędzie, do czego zachęcam, a nie przedłużając, mam nadzieję, że to stulecie jest początkiem nowego rozdania dla klubu i miejmy nadzieję, że za 100 lat nasi potomkowie spotkają się na podobnym spotkaniu i będą wspominać to historyczne wydarzenie, które będzie miało miejsce dzisiaj. Dziękuję uprzejmie.